Szanowni Państwo, witamy z Centrum Nauki Kopernik. Dziś o Stanisławie Lemie. Wojciech Orliński, Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Panie Wojtku. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Wojtku, korzystając z tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to jak blisko było, żeby Stanisław Lem napisał scenariusz o życiu Mikołaja Kopernika? A, to znaczy właściwie tak naprawdę to od początku było daleko, bo on już wtedy nie miał wolnych mocy przerobowych, więc no, zwrócono się do niego z tą propozycją, ale taktownie odmówił. W ogóle listy Lema są kopalnią wiedzy o tym, jak odmawiać taktownie lub nietaktownie, w zależności od sytuacji. To prawda. A według Pana, które te listy, które pisał Lem z różnymi osobami, dla mnie takim niedoścignionym przykładem są listy Mrożka z Lemem, bo tam oni sobie pozwalają momentami na bardzo dużo, obgadując różne osoby. Które takie listy Panu najbardziej utkwiły w pamięci? Bo do tych, które są w Pana książce, to tutaj za chwilę przejdziemy, bo są fenomenalne. Dziękuję. Znaczy ja, co prawda oczywiście dziękuję w imieniu Stanisława Lema, bo to nie ja pisałem, to tylko ja tu występuję właściwie w roli kustosza, tak to można nazwać, nie, kuratora, tak. To są listy, kuratorowane, znaczy to są listy w wyborze. Zawsze bardzo ciekawie mi się czytało listy Lema z profesorem Wróblewskim, późniejszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. To są bardzo ciekawa korespondencja dwóch bardzo wybitnych umysłów. Wróblewskiemu często Lem streszczał pomysły książek, które rodziły się w jego głowie w trakcie po prostu pisania książki, czy w trakcie pisania listu, więc na przykład jemu streszczał, o czym w ogóle ma być Solaris i jak mu się zmienia. A w dodatku, trochę jak z Mrożkiem, obaj stosowali takie wyrafinowane żarty językowe, więc są listy napisane w niesamowitej miksturze niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego. Fragmenty tego cytuję w swojej biograficznej książce, natomiast teraz tymi są też bardzo dowcipne te listy. Te listy bardzo często, więc teraz wreszcie będą się mogli tym rozkoszować także czytelnicy po prostu, bo na razie tylko fragmenty były tylko. I to w dodatku zazwyczaj staram się jakoś przetłumaczyć ten angielsko-niemiecki na tyle, na ile umiałem. Natomiast teraz można się zachwycić oryginałem. To jest w ogóle bardzo ciekawe, te zmagania Stanisława Lema z otaczającą go rzeczywistością, bo po przeczytaniu Pana książki, no to stwierdzam, że tak, że on narzekał na źle działające okienko pocztowe, na panią, która sprzedaje hałwę, na w ogóle na pocztę jako instytucję, na zepsuty telefon, na agregat prądotwórczy i jeszcze kilka innych rzeczy i instytucji. No PRL w ogóle miał to do siebie, że tam osoba, która lubi narzekać, nie wiem, czy Stanisław Lem lubił narzekać, ale niewątpliwie rzeczywiście robi to w tym ustroju bardzo często. W każdym razie, jeżeli ktoś lubił narzekać, to na pewno tego w szalonej gospodarce, tego ustroju nie brakło do tego okazji. I to jest takie, no właściwie to jest zaskoczenie, które no po raz pierwszy przeżyłem, kiedy zajrzałem do tych listów. Właściwie jeszcze kiedy się ukazał taki pierwszy wybór Opór materii, że po prostu Lemowi jego sława, pieniądze z honorariów, nawet to, że to były dewizowe pieniądze, zaskakująco niewiele pomagały. To znaczy PRL był tak dziwacznym, tak, no jednak nieprzyjemnym, powiedzmy to, ustrojem, że jak ktoś nawet mógł sobie poprawić w nim los, to natychmiast ściąga na siebie jeszcze więcej kłopotów. Tak więc no w gruncie rzeczy nawet nie wiadomo, czy lepiej wtedy było mieć samochód, czy go nie mieć, bo oczywiście jak się go nie miało, to człowiek był skazany na transport publiczny, który też działał tak sobie, ale razem z samochodem przychodziły takie następne problemy, że no przyjaciel Lema, właśnie Janusz Szczepański, to odnotował po prostu, że go w ogóle nie ciągnie w tym kierunku, jak patrzył na to, jak z tym się męczył Lem. Więc oczywiście no z jednej strony Lem mógł sobie pomyśleć, że to dobrze, że go stać na hałwę, ale właśnie problem z zakupem hałwy. Znaczy w PRL-u samo to, że się miał pieniądze na kupienie czegoś, to nawet nie była jeszcze połowa problemu. No, obecny ustrój też ma swoje wady, ale w nim przynajmniej jak już człowiek ma ochotę na hałwę i ma przypadkowo w kieszeni równowartość tej hałwy, no to ją sobie kupi. Samochód też. W tamtym ustroju Lem bardzo często na przykład musiał prosić różne instytucje o to, żeby mu pozwoliły coś kupić. No, albo prosić ekspedientkę, żeby jednak mu sprzedała tą hałwę. Albo nawet prosić, żeby móc wyciągnąć swoje własne pieniądze z konta. Tak, to jest następna bardzo tam dziwaczna, bardzo skomplikowana biurokracja. Właściwie gdybym tłumaczył, skąd jest ten mechanizm, to po prostu my stąd
nie wyjdziemy do jutra, ale rzeczywiście jest tam cała seria listów pod tytułem błagam, błagam uprzejmie, pozwólcie mi podjąć moje pieniądze z tak zwanego rachunku W. To rzucam takie hasło, kto wie, ten wie, a kto nie wie, przeczyta w książce, ale no po prostu no z jednej strony właśnie ile arcydzieł by napisał, gdyby się nie musiał użerać z takimi sprawami, a z drugiej strony ile arcydzieł napisał, bo go to inspirowało, właśnie cała ta szalona kawkowska biurokracja, która go zainspirowała do no, wielu świetnych parodii o szalonej kawkowskiej biurokracji w świecie robotów. Tutaj w teatrze można obejrzeć właśnie opowiadanie niewątpliwie tym inspirowane. Poruszona przez pana motoryzacja to jest w ogóle osobny temat. Fiat 1800, Wartburg wersja deluxe, chyba nie odebrana nigdy Skoda. I tutaj sobie wynotowałem z listów, że prosi o przysłanie części takich jak szczotka do dynama, uszczelka płośki tylnego mostu, przerywacz, a także się okazuje, że w jednym z jego samochodów była wykręcona śruba wycieraczki. I jeszcze z tych listów nam się możemy dowiedzieć o pewnym inżynierze, który mu serwisował samochód, który zapomniał nalać oleju do przekładni, więc po prostu się zwyczajnie mu zatarł dyferencjał. To jest bardzo kosztowna naprawa, no ale i tak Lem właśnie się tam... To właśnie znowu jest list do Wróblewskiego, ale on się pociesza, że jemu zapomniał o tym oleju, natomiast profesorowi Błońskiemu zapomniał o płynie hamulcowym, także Błoński na szczęście uszedł z tego z życiem, ale zawsze, no zawsze może być gorzej niż nie dolać oleju. Znaczy, przynajmniej można wreszcie zrozumieć z tych listów, dlaczego nawet kiedy już Lem, no wydawałoby się, osiągnął te absolutne wyżyny, że już po prostu nie może być lepiej, już kupić po prostu Mercedesa i to nawet nie jakiegoś takiego używanego, co ten Niemiec płakał, jak sprzedawał, tylko go kupić sobie w salonie w Berlinie Zachodnim. No wydawałoby się, że to powinno zakończyć problemy Lema. No oczywiście nie, ponieważ jedyna autoryzowana stacja serwisu była w Warszawie. To miasto ma wiele zalet, ale nie należało do nich to, że był to adres Stanisława Lema, więc on no, po prostu jednak jeździł z nim do jakiegoś krakowskiego serwisanta, który właśnie... A to o tym zapomniała, a tamto zapomniała. A poza tym właśnie dochodziło do tego no, zamawianie tych części, których po prostu też w Perolu nie było. I czasami coś tam mrożek mógł kupić i przysłać, ale też nie zawsze wchodziło w grę takie rozwiązanie. Więc krótko mówiąc, właściwie jakieś takie nirwany, znaczy żeby wreszcie skończyć z tym problemem, żeby już nie mieć z tym problemów i już tak po prostu jeździć, tak jak w dzisiejszych czasach można to osiągnąć, to właściwie Lem tego nigdy nie osiągnął, bo kiedy już wreszcie ustrój się zmienił, no to już mu zdrowie za bardzo nie pozwalało na cieszenie się tym ostatnim Mercedesem, który już się przynajmniej tak bardzo nie psuł, więc już został sprzedany na Chodzie, już po śmierci Lema na aukcji charytatywnej. No bo właśnie rzeczywiście Lem mało nim jeździł, no bo już właśnie nie bardzo mógł. Więc niestety on nigdy nie dożył happy endu w swoich przygodach motoryzacyjnych, co jest bardzo smutne jednak. Kończąc wątek motoryzacyjny, to we wstępie do tego samochodowego rozdziału napisał pan, że gdyby Stanisław Lem miał do wyboru rakietę albo samochód, no to po chwili zastanawiania wybrałby jednak samochód. No to jest oczywiście moje gdybanie. Natomiast rzeczywiście Lem motoryzację kochał. Bez wzajemności, można chyba powiedzieć, ale to po prostu był ustrój, w którym to była... To była miłość skazana po prostu na to, żeby być miłością burzliwą, nie do końca satysfakcjonującą, nieszczęśliwą, która więcej łez przyniesie człowiekowi niż radości, ale rzeczywiście no też moim zdaniem z tych listów, które tam widać, no widać takie serce po prostu. Te 5 minut radości, które Lem czuł, kiedy tak przez jakiś czas działał ten samochód i jechał, a droga akurat była chwilowo równa, to mu było kupione całą tą resztą godzinami, czy tam dniami, czy tam tygodniami właśnie użerania się w serwisach. Ale te 5 minut radości no niewątpliwie bucha z korespondencji motoryzacyjnej Stanisława Lema. Ile byśmy nie wiedzieli o Stanisławie Lemie, gdyby nie zwykła kalka? No to jest bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwe dla biografów. Nie wiem, czy takie szczęśliwe, ja się ciągle trochę boję, że jeżeli jednak istnieje życie pozagrobowe i Stanisław Lem spogląda na nas, to może mieć trochę za złe tą wścibskość. No sam sobie jest winny. W pewnym momencie w 1955 roku pisze taki list do Ścibora Rylskiego, że odtąd już wszystkie w ogóle listy będzie pisał przez kalkę, żeby mieć kopię. Więc tak nagle jest taki moment, w którym
Przedtem też trochę już pisał przez tą kalkę, więc są takie pojedyncze sprzed tego okresu, ale no nazywam to na swój użytek erą kalki, która zaczyna się w drugiej połowie 55. Nagle po prostu także jakaś prośba o zarezerwowanie noclegu, także właśnie jakaś prośba o nadesłanie tam stacyjki do Fiata, czy jakiś taki właśnie list, w którym Lem nawiązuje jakąś przyjaźń, albo ją zrywa, albo ją odtwarza po zerwaniu. Różne tam są burzliwe listy. No w każdym razie wszystko to zostało w archiwum i nadal tylko część z tego taka, no ciągle jeszcze malutka jest w tej książce, bo większość no, wymagałaby opracowania, wymaga. Poza tym tam część jakoś może nie wiem, naruszać interesy osób trzecich, więc chyba takiego pełnego wydania wszystkich jak leci, to raczej nie będzie nigdy, ale przynajmniej dzięki temu czasami można bardzo dokładnie otworzyć, no przede wszystkim można dokładnie otworzyć, gdzie Lem był, w jakim momencie, o co mu chodziło w jakiejś książce i właśnie na przykład jakie filmy by powstały, gdyby miał te wolne moce przerobowe, albo gdyby nie tamto, tam jest bardzo dużo było dziwnych takich zbiegów okoliczności, że była jakaś umowa, ale się zgubiła, albo zaproszono go na jakieś spotkanie ze złą datą. Bardzo dużo dziwnych takich przygód Lem miał ze światem filmowym. Bardzo fajny stosunek do filmu. Tutaj sobie wynotowałem, że w filmie chodzi o to, żeby iść trochę przed widzem, a nie za nim na pasku jego starych przyzwyczajeń i nawyków. O, tak, w ogóle te no, bo jednak no, te filmy, które nie powstały, tak jak na przykład Pamiętnik znaleziony w wannie, czy Powrót gwiazd, no dużo wspaniałych filmów by mogło powstać, gdyby powstał. Natomiast korespondencja, która im towarzyszyła, jest no, fantastyczną kopalnią wiedzy interpretacyjnej, ponieważ no, przy okazji pracy nad scenariuszem czy adaptacją, no Lem tak czarno na białym komuś wyjaśniał, co poeta chciał przez to powiedzieć, znaczy o co jemu chodzi w jakiejś książce, więc rzeczywiście jego pomysły właśnie i też jego prośba, która właściwie chyba najczęściej mu odrzucano, to znaczy tak już nie trafiała do świata filmowego, a jest to rzeczywiście to co pan powiedział, jest takie ogólne, znaczy Lem ogólnie protestował przeciwko łopatologii po prostu, że może nie musimy tak koniecznie widzowi mówić, że rzecz się dzieje w XXI stuleciu, można się sam domyślić na przykład, co jest pewnym uniwersalnym przesłaniem i wydaje mi się, że to akurat rzeczywiście, cieszę się, że pan to podkreślił, bo właśnie tu akurat Lem miał rację. Po prostu nie prosił, żeby przesłanie nie było może takie zbyt nachalne, tak jak to w tej wspaniałej enerdowskiej adaptacji astronautów. Akurat właśnie zrobili tak nachalnie, że biedny Lem się myślę, że do dzisiaj przewraca w grobie, kiedy to ktokolwiek wspomina jeszcze o tej ekranizacji. W każdym razie on ogólnie prosił o to, żeby było mniej ostentacji, mniej wpychania i właśnie, żeby ta kamera tak strasznie nie wpychała tego widza w ten świat, tylko no, pozwolić mu się trochę na jakiś oddech. Na koniec zostawiłem ten wątek relacji Stanisława Lema z wydawcami, bo myślę, że no, tam chyba momentami dostawał nerwicy. Tutaj ochłodzenie stosunków z czytelnikiem, tutaj znowu jakieś inne historie. Tak, no, bo w ogóle jest taki, to jest list, nie przypomnę sobie teraz do kogo, ale jest taki list, w którym z żalem Lem pisze do przyjaciela, że są ludzie, którzy mi zarzucają, że ja uciekam w kosmos, żeby mieć właśnie łatwą drogę do publikacji, a ja tymczasem mam 4 książki zatrzymane. Mniej więcej, cytuję go z pamięci, więc mogę to przekręcić. Otóż Lem właściwie w latach 50. miał problemy z drukiem, w 60. też. I to znaczy, to nie zawsze chodziło o cenzurę w sensie konkretnej instytucji, konkretnego urzędu, tylko właśnie o jakieś asekuranctwo ze strony wydawnictwa, które się bało jakiegoś tematu. No i to są najbardziej zaskakujące książki, takie, które by nam się wydawały w dzisiejszych czasach, że co tu może być niecenzuralnego, nawet z punktu widzenia tamtego ustroju. A to dotyczy także właśnie tych, których Lem potem sam się odcinął za socrealizm, który tam jakieś elementy umieszczał, żeby to przepchnąć, ale Sezam był zatrzymany, Obłok Magellana był zatrzymany, Pamiętnik znaleziony w wannie, więc Lem miał z tym bardzo dużo, bardzo takich no upokarzających dla niego, no można zrozumieć jego pewne takie no znerwicowanie, no
jednak on miał świadomość, że to są wielkie, wybitne książki, no i słusznie miał tą świadomość i zatrzymywany z powodów takich szalenie małostkowych i często absurdalnych, to znaczy, no na przykład, właśnie, są rzeczy, o których tak dobrze można zapomnieć. Otóż teoretycznie przemiany jądrowe jednych pirasków w drugie bardzo się nie spodobały przy okazji tomiku Sezam i inne opowiadania, bo to nie do końca jest zgodne z materializmem dialektycznym, uznał to wewnętrzny recenzent. Więc Lem musiał argumentować w ogóle powołując się na radzieckich autorów, którzy o tym piszą, no, co jest jednak takie w sumie żenujące, że pisarz musi robić takie rzeczy, żeby przepchnąć książkę science fiction w dodatku. Więc te relacje są szalenie burzliwe i po prostu, prawdę mówiąc, to po raz, no niby już o tym właściwie wiedziałem, ale kiedy tak jeszcze raz się w to wszystko wczytałem, to mnie zaskoczyło, że najśmieszniejsze jest to, że to właśnie nie było tak, że wydawnictwa tak roztaczały przed Lemem czerwony dywan, że bardzo chętnie wszystko publikujemy, co nam pisarz przyśle. No właśnie też nie. No, to znaczy po prostu i zniezwyciężony był problem nawet i w ogóle no z wszystkim. Po prostu tak zaskakujące są te powody tych kłopotów, że myślę, że właśnie to jeżeli cokolwiek w tej książce zaskoczy czytelników, to, że nawet z tym był kłopot. Nawet z książką, która wydawałoby się, że nie ma się do czego przyczepić. W tamtym ustroju zawsze coś znaleźć. Uznaje pan Stanisława Lema jak na tamte czasy za człowieka zamożnego, czy była to zamożność tylko pozorna, no bo on miał pieniądze, ale też nie za wiele mógł z nimi zrobić? No jak na realia tamtego ustroju rzeczywiście był zamożny, natomiast po prostu zamożność wtedy strasznie mało załatwiała i znowu no, na ten temat jest wiele, wiele różnych anegdot, ale generalnie rzeczywiście, znaczy lepiej było wtedy mieć koneksje niż pieniądze, tak mi się wydaje, bo człowiek z koneksjami, no to mógł mieć właściwie wszystko za darmo. Wielu ludzi no, miało samochody za darmo, to znaczy no, służbowe. Był taki moment, że tak zwane próbne tablice rejestracyjne, które teoretycznie są zarezerwowane dla samochodów, które przeprowadzają jakieś eksperymenty motoryzacyjne, że były tak częstym widokiem na polskich ulicach, sam to pamiętam, te próbne numery, że właściwie wydawało się, że jesteśmy jakimś potęgą prac badawczo-rozwojowych motoryzacyjnych, a po prostu taki samochód mógł ktoś komuś, jakiś dyrektor jakiejś instytucji, która miała pulę takich samochodów, wręczyć jakiemuś tam znajomemu czy wyróżniającemu się pracownikowi, któremu nie mu dać premii. Więc jak ktoś miał koneksję, mógł mieć wszystko za darmo, więc jednakże mieszkanie mógł mieć służbowe, samochód mógł mieć służbowy, wszystko mógł mieć służbowe. Lem praktycznie niczego nie dostał w prezencie. To znaczy, że rzeczywiście nie ma w ogóle takiego listu, że ponieważ jestem wybitnym pisarzem, to samochód mi się należy. A właściwie przypuszczam, że skoro wśród tych instytucji, które dysponowały tą pulą, no były wyższe uczelnie, rektorzy politechnik mogli tak nagradzać, no to przypuszczam, że Lem znalazł jakiegoś swojego wielbiciela w tym gronie, który by załatwił ten samochód za darmo. Mieszkanie służbowe też by ktoś mu dał. Właściwie jestem tego pewien. No, jednak w pewnym momencie po prostu no, krakowski magistrat go bardzo sobie cenił jako wybitnego obywatela, więc myślę, że on dużo rzeczy mógłby dostać w prezencie i w ogóle nie ma tego typu listu. Są naprawdę one powracające tam jest refren taki, że ja o nic nie proszę, tylko żebyście mi pozwolili podjąć te pieniądze z konta, albo żebyście mi pozwolili za te pieniądze kupić cement na budowę domu, albo żebyście mi pozwolili kupić samochód. No, to jest no, naprawdę aż szokujące, jak dużo właśnie tego typu musiał mieć plus. Więc owszem, można powiedzieć, że był człowiekiem zamożnym, tylko trzeba zaraz potem dodać, że nic z tego w praktyce, no niewiele z tego w praktyce wynikało. Nic to może za dużo, ale zdumiewająco niewiele, naprawdę zdumiewająco niewiele, a komuś się wydaje, że pamięta ten ustrój, to i tak myślę, że to jeszcze zaskoczy. Właśnie, ile biurokracji zwyczajnie z taką wydawałoby się najprostszą czynnością, jaką jest wzięcie pieniędzy z jednego konta i przelanie ich na drugie. Obawiam się, że muszę powiedzieć te straszne słowa, że gdyby mu było za dobrze, to by się rozleniwił od tego dobrobytu i by mniej pisał, więc sam już nie wiem, czy jestem wściekły na ten ustrój, że zrobił mu takie kłopoty, czy skrycie się cieszę, że wydusili z niego jeszcze jedną książkę dzięki temu więcej. Prywatnie uważam, że to jest najlepsza
moja książka z wszystkich dotychczasowych, bo tak naprawdę nie jest moja. Jakieś 80% tam tym razem to są słowa Stanisława Lema. Moje jest jakieś skromne 20% w tym wszystkim, plus powiedzmy wybór tych listów i uważam, że to jest bardzo dobra proporcja. Przy czym rzecz jasna, logiczny wniosek z tego jest taki, że książka, która ma 100% Lema i 0% mnie, będzie jeszcze lepsza. Ja się zupełnie z tym zgadzam. Tak jest po prostu, jeżeli ktoś ma do wyboru, niech czyta Lema, a nie o Lemie. No ale jak już ktoś przeczytał o Lemie i Lema wszystko, no to jeszcze jedna rzecz nie zawadzi. Ale bardzo, tym razem jest po prostu wyjątkowo dużo Lema, wyjątkowo mało mnie. I myślę, że wszystkim się spodobają te proporcje, a już na pewno mi też się podobają.